Tutaj nie ma drugiej windy chyba. Zobaczę. Nie, nie ma. Tylko jedna winda jest. Nie wiem, czy to mamy tylko na piątą, czy na dziesiątą. Dobry? Dobry. To jest Dolpoldwik. No nie. No to... Nie. Wiecie co? Piąty na zero nie ma po co jechać na dziesiąty. Jest nawet falownik. 75 rok. A myślałem, że w tych blokach są dwie windy, a tu je proszę, tylko jedna jest. O, ale szybko się zatrzymał. Mam nadzieję, że w innych klatkach są jeszcze zręby. Tak, nie, to to jest szkoda. Chodzę tutaj, żeby nagadzić osiedlówek, a nie nowe gówna. Ale to niestety jest Wrocław, to niestety. Tak jest. To idziemy do drugiego bloku. Są jeszcze bloki tutaj. Jesteśmy na Chłopskiej 123, również mamy Dolpoldwiga. O, piąty i również nowe sterowanie. Nienawidzę tej modernizacji. Tu jeszcze w dodatku śmierdzi strasznie. Ok, tak. Strasznie. Nie ma co, nie ma po co jechać na dziesiąte. Jadę już na dół. Siema. Polecam odwiedzić ulicę Wieczystej. Dużo zrębów pierwszej generacji. Tylko są parę modernizacji. Większość nawet. Modernizacje, ale kabiny są często. Idziemy do ostatniego bloku. W trzecim bloku jest niestety również taka sama. No, trochę się różni, ale... To jest Pawłobrud. Tam jakiś pan siedzi. Nowa winda już również. Ale są drzwi od zręba. Typowy, nie ma kogo. Wiecie co? Tylko na trzecie tym gównem jadę. Nie ma co jechać na dychę. Wóbrud. Wrocławskie przedsiębiorstwo remontowo urządzeń dźwigowych. To jest za długa nazwa. Siema. Ona mi jedzie do góry, więc wsiąkę. I tutaj skończę nagrywanie. Poczekaj. Zobaczymy, czy ona mi się zamyka. Nie. To wracamy na parter w takim razie, jak ona mnie zjeżdża. Typowy markowy szajs. Kurde.
ta modernizacja pochodowa. To przynajmniej kawy nowe. Może to był kiedyś odważny kraft. No to... Dzięki za obejrzenie.